Cześć wszystkim, do Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym vlogmasem i dzisiaj wyjdziemy sobie na miasto, pokażę Wam, jak nam wszystko wygląda ładnie w Warszawie. Pójdę też na Drwala, także jeśli jesteście ciekawi, zapraszam Was do oglądania. Ok, najpierw otworzymy sobie kalendarz adwentowy, bo nie będzie cały dzień w domu, więc otworzę je teraz. I pierwszy jest ten Sensei, ja dzisiaj otwieram 8, 9 i 10 okienko, więc otwieramy. I w ósemce mamy takiego słodkiego wołowanka. Mega cute. Teraz szukam dziewiątki. Tutaj jest, otwieramy. W dziewiątce mamy taki dzwoneczek, też mega cute. I dziesiątka, mamy dziesiątkę. I w dziesiątce mamy Mikołaja w saniach. Mega ciekawe, zaraz Wam pokażę na zbliżeniu. I teraz kalendarz z kulami do kąpieli. Dziewiątka i dziesiątka dzisiaj, jeśli się nie mylę. Piątka i szóstka dzisiaj, pomyliło mi się tam. Piątka jest tutaj. Mamy znowu otwartą kulę. Nie wiem, co jest nie tak z tym kalendarzem, ale no kurczę, wszystkie kule są otwarte. Masakra z tym kalendarzem. Dzisiaj jest biała kula i szóstka jest tu. Kolejna do połowy otwarta kula. No nie zobaczycie. No tragedia. Nie, no po prostu to jest jakiś żart. Dlatego ten kalendarz tak śmierdzi. W ogóle jak mogę się zauważyć, mam paznokcie. I ogólnie bardzo przepraszam. Chciałam nagrać jakierowe, bo ja je zrobiłam, ale niestety no nie udało mi się, było to za trudne, więc przepraszam kogoś, kto specjalnie czekał, mogę po prostu pokazać z bliska. To są zwykłe takie paznokcie błyszczące, nie są idealne, ja się wstydzę je pokazywać. Nie są idealne, ale jak na pierwszy raz, jak robiłam je na tipsach, są spoko, więc jakby to moje pazurki. Tutaj macie te dzisiejsze ozdoby, ja nie mam teraz czasu ich przyczepiać, bo zaraz wychodzę, ale no tak one wyglądają, ten bałwanek jest mega cute. Ten Mikołaj taki średni i to jest fajny dzwoneczek, także tak to wygląda. Jeszcze w sumie Wam mogę pokazać, co dostałam na Mikołajki, jeśli ktoś jest ciekawy. Więc pewnie już widzieliście na przebitce, ale muszę Wam pokazać, jak to wygląda w środku. Patrzcie, to jest takie brokatowe w środku, no mega, mega piękne. Bardzo mi się podoba. Na pewno zrobię test na vlogmasie właśnie tego płynu. No i jeszcze z bliska mogę pokazać ten zestaw z gąbeczkami. Tutaj mamy takie coś i tą drugą gąbeczkę używam już, więc jakby tylko ta jest w tym serduszku. I ona stoi po prostu na toaletce. Dobra, jeszcze kalendarz adwentowy dla zwierzaków. Dzisiaj otwieramy dziesiątkę, z tego jeśli się nie mylę. Tutaj dla kotka. Nie będę już nagrywała, jak mi to daje, bo nie mam zupełnie czasu. Moja siostra już nie da. Ale dla kotka dzisiaj są ponownie takie serduszka, więc spoko. I dziesiątka dla pieska. Tutaj mamy dziesiątkę. Dla pieska mamy takie coś, takie sticy. Też spoko. Dobra, ogólnie to do wyjścia mam takie nauszniki. W ogóle fun fact. Nosiłam je już w 2018 lub 2019 roku i wszyscy się ze mnie śmiali, że ja chodzę w takich nausznikach, a teraz one są mega modne i każdy je chce, więc jakby... Ogólnie też się spotkałam z Julką, z moją przyjaciółką i idziemy razem na Drwala. Słuchajcie, jesteśmy w Maku i mamy Drwala. Julka będzie jadła po raz pierwszy, więc zrobię później recenzję. No ja ją któryś już raz, ale nie mogę się doczekać. Ogólnie już sobie zjadłyśmy i teraz Julka zrobi recenzję, czyli jest Mokoło Drwal. Dobra, no. Więc ten zestaw Drwala jadłam po raz pierwszy. Ale no, szczerze mogę powiedzieć, że jest mega dobre, ale niestety no, mega ciężkie. W sensie, jakby jest dobre, ale no, za dużo tego. Ale ogólnie polecam. Także polecamy, mega nam smakowało. Tak.
ogólnie to jesteśmy teraz na nowym świecie i zmierzamy na taką starówkę, nie wiem czy to jest starówka, ale idziemy tam w każdym razie tam idziemy prosto. Idziemy się przejść w ciężkim jedzeniu. Właśnie, musimy spalić te dzieci. Ogólnie byliśmy jesteśmy na jarmarku i kupiliśmy sobie po herbatce. I jeszcze dostałyśmy takie ciasteczko gratis. No mega fajnie, polecamy pana fajnie. Ahmeda. Ogólnie ja już wracam do domu, będę kończyć tego vloga, mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli tak, możecie zostawić lajka i suba i jutro jest kolejny odcinek. Mi się bardzo podobał ten dzień, bardzo dobrze go spędziłam, mam nadzieję, że wasze dni też są super i do zobaczenia jutro i w kolejnych odcinkach, pa!